będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 3 marca 2015 roku połączonych wniosków. Po pierwsze, grupy posłów o zbadanie zgodności artykułu 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomija funkcjonariuszy służby celnej z artykułem 2 i artykułem 32 ust. 1 i 2 Konstytucji. B. Artykułu 18a ust. 1 i artykułu 18b ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 literka a w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy służby celnej z artykułem 2 i artykułem 32 ust. 1 i 2 Konstytucji. Po drugie, Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy.pl o zbadanie zgodności artykułu 1 ustawy powołanej w punkcie 1 literka a w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomija funkcjonariuszy służby celnej z artykułem 67 ust. 1 w związku z artykułem 2 i artykułem 32 ust. 1 i 2 Konstytucji. Punkt trzeci. Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o służbie celnej w zakresie, w jakim nie przewiduje odpowiedniego zabezpieczenia społecznego dla funkcjonariuszy służby celnej po osiągnięciu wieku emerytalnego, które byłoby adekwatne do charakteru pełnionej służby, obowiązków publicznych oraz ograniczeń konstytucyjnych praw podmiotowych funkcjonariuszy wynikających ze stosunku służbowego służby celnej, a także gwarancji właściwych dla funkcjonariuszy innych służb mundurowych z artykułem 2, z artykułem 32 ust. 1 i 2 oraz artykułem 67 ust. 1 Konstytucji, ewentualnie o zbadanie zgodności b. artykułu 1 ustawy powołanej w punkcie 1 litera a w zakresie, w jakim pomija funkcjonariuszy służby celnej w katalogu funkcjonariuszy służb mundurowych uprawnionych do świadczeń wynikających z ustawy powołanej w punkcie 1 litera a z artykułem 2, artykułem 32 ust. 1 i 2 oraz artykułem 67 ust. 1 Konstytucji. C. Artykułu 18a i 18b ustawy powołanej w punkcie 1 litera a w brzmieniu nadanym przez ustawę powołaną w punkcie 1 litera b w zakresie, w jakim pomijają funkcjonariuszy służby celnej w katalogu funkcjonariuszy służb mundurowych uprawnionych do świadczeń wynikających z ustawy powołanej w punkcie 1 litera a z artykułem 2, 32 ust. 1 i 2 oraz artykułem 67 ust. 1 Konstytucji, d. artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych wraz z załącznikiem nr 2, do którego przepis ten odsyła w zakresie, w jakim wśród prac o szczególnym charakterze, wymagających szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej związanego z procesem starzenia się,
pomija pracę funkcjonariuszy służby celnej z artykułem 2, artykułem 32 ust. 1 i 2 oraz artykułem 67 ust. 1 Konstytucji. Po czwarte, Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej o zbadanie zgodności a. ustawy powołanej w punkcie 3 litera a w zakresie, w jakim nie przewiduje odpowiedniego zabezpieczenia społecznego dla funkcjonariuszy służby celnej po osiągnięciu wieku emerytalnego, które byłoby adekwatne do charakteru pełnionej służby, obowiązków publicznych oraz ograniczeń konstytucyjnych praw podmiotowych funkcjonariuszy wynikających ze stosunku służbowego służby celnej, a także gwarancji właściwych dla funkcjonariuszy innych służb mundurowych z artykułem 2, artykułem 32 ust. 1 i 2 oraz artykułem 67 ust. 1 Konstytucji, ewentualnie o zbadanie zgodności B. artykułu 1 ustawy powołanej w punkcie 1 litera a w zakresie, w jakim pomija funkcjonariuszy służby celnej w katalogu funkcjonariuszy służb mundurowych uprawnionych do świadczeń wynikających z ustawy powołanej w punkcie 1 litera a z artykułem 2, artykułem 32 ust. 1 i 2 oraz artykułem 67 ust. 1 Konstytucji. C. artykułu 18a i artykułu 18b ustawy powołanej w punkcie 1 litera a w brzmieniu nadanym przez ustawę powołaną w punkcie 1 litera b w zakresie, w jakim pomijają funkcjonariuszy służby celnej w katalogu funkcjonariuszy służb mundurowych uprawnionych do świadczeń wynikających z ustawy powołanej w punkcie 1 litera a z artykułem 2, artykułem 32 ust. 1 i 2 oraz artykułem 67 ust. 1 Konstytucji. D. artykułu 3 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 3 litera d wraz z załącznikiem nr 2, do którego przepis ten odsyła, w zakresie, w jakim wśród prac o szczególnym charakterze wymagających szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej związanego z procesem starzenia się, pomija pracę funkcjonariuszy służby celnej z artykułem 2, artykułem 32 ust. 1 i 2 oraz artykułem 67 ust. 1 Konstytucji, orzeka. Artykuł 1, artykuł 18a ust. 1 i artykuł 18b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, a. są zgodne z artykułem 67 ust. 1 w związku z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b. w zakresie, w jakim wśród osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy służby celnej, którzy wykonują zadania określone w artykule 2 ust. 1 punkt 4 do 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o służbie celnej są niezgodne z artykułem 32 Konstytucji. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 39 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, profesor Andrzej Rzepliński. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Trybunał orzekł, że kwestionowane przepisy ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych są zgodne z artykułem 67 ust. 1 w związku z artykułem 2 Konstytucji. Treść
konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego, którą wyznacza artykuł 67 Konstytucji, nie pozostawia wątpliwości, że ustrojodawca powierzył ustawodawcy zwykłemu do uregulowania zakres i formy zabezpieczenia emerytalnego, zakres zabezpieczenia społecznego. Regulacja konstytucyjna akcentuje w ten sposób szeroki margines swobody działania parlamentu w celu urzeczywistnienia prawa każdego do zabezpieczenia społecznego, ale wybór rozwiązań, w jaki sposób to zabezpieczenie będzie zapewniane każdemu, jakie ustawodawca uważa za optymalne z punktu widzenia potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń oraz wymogów rozwoju gospodarczego Polski, należy właśnie do ustawodawcy i do nikogo innego. Inaczej byśmy wykroczyli także poza zakres artykułu 10 Konstytucji, który określa relacje między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W tym zakresie ustawodawca, jak Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, nie ma absolutnej swobody. Tę absolutną swobodę określa artykuł 67 Konstytucji in fine, gdzie mówi, że to musi być określone w ustawie, a ustawa z kolei nie może naruszyć istoty prawa do zabezpieczenia społecznego, a zatem wysokość tego zabezpieczenia, jego rodzaj i formy świadczeń muszą być adekwatne, tak jak już powiedziałem, do obecnych potrzeb, do potrzeb przyszłych świadczeniobiorców i do wymogów gospodarczych kraju. W tym zakresie ustawodawca musi brać też pod uwagę standardy wypracowane w państwach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o sposób i formy zabezpieczenia emerytalnego po osiągnięciu wieku emerytalnego przez każdego człowieka, który podlega jurysdykcji państwa polskiego. W tym zakresie ustawodawca, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy służby celnej, temu obowiązkowi konstytucyjnemu podołał, wpisując funkcjonariuszy służby celnej do powszechnego systemu ubezpieczeń, tak jak wówczas, kiedy ustawodawca wyraźnie zmierzał do wprowadzenia dla maksymalnie wszystkich obywateli prawa do zabezpieczenia społecznego w ramach systemu powszechnego i rozpoczął ten proces od wprowadzenia funkcjonariuszy służb mundurowych, tak jak określała to ustawa z 1994 roku, do systemu powszechnego i pod wpływem protestów, wycofując się z tego, w Sejmie kolejnej czwartej kadencji w roku 2002. Swoistą ofiarą tego zawirowania, ale które oddawało wolę ustawodawcy w Sejmie trzeciej oraz wolę ustawodawcy w Sejmie czwartej kadencji, byli właśnie funkcjonariusze służby celnej. Być może, tego jednoznacznie nie da się określić, ustawa o służbie celnej w takim kształcie, w jakim została przyjęta przez Sejm w 1999 roku, pojawiła się dlatego, że ustawodawca zakładał, że celnicy, podobnie jak policjanci, żołnierze, funkcjonariusze Policji i Bezpieczeństwa, będą objęci jednolitym, powszechnym systemem emerytalnym, a ich emerytury naturalnie będą i tak wyższe, ponieważ uposażenia tych funkcjonariuszy są wyższe niż w innych sektorach służby publicznej. Tak się jednak nie stało.
I mimo szeregu prób, uporczywych prób podejmowanych przez funkcjonariuszy, przez środowisko zawodowe funkcjonariuszy celnych, ustawodawca w kolejnych sejmach piątej, szóstej, siódmej kadencji utrzymywał i utrzymuje funkcjonariuszy właśnie w tym systemie powszechnym. Akcentowany we wnioskach fakt, realny fakt, bo nie odwołuje się do wypowiedzi polityków, one mają inne znaczenie, umowy zawartej ze środowiskiem funkcjonariuszy celnych nie ma znaczenia konstytucyjnego. Inna byłaby sytuacja, gdyby w ustawie z 2002 roku ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że w przyszłości obejmie tym systemem uprzywilejowanym emerytur mundurowych także funkcjonariuszy celnych. Tak nie uczynił, czym wtedy również dał wyraz swojej woli. Stąd trudno przyjąć, że argument czy zarzut, że nieobjęcie funkcjonariuszy celnych tym uprzywilejowanym systemem emerytalnym, wcześniejszymi emeryturami i ich odrębnym obliczaniem podrywa zaufanie do państwa stanowionego przez nie prawa, tym bardziej, że dotyczy to funkcjonariuszy istotnej i wrażliwej części polskiego aparatu służb państwowych. Można oczekiwać tutaj większego zrozumienia, jakkolwiek można podzielać również poczucie niepełnej satysfakcji, bo te emerytury powszechne naturalnie człowiek osiąga, pracownik osiąga je, czy funkcjonariusz osiąga je później w wieku 67 lat i nie są one tak wysokie jak w przypadku emerytur mundurowych. Jednakże Trybunał również oceniając konstytucyjność kwestionowanych przepisów artykułu 1, 18 i 18a ustawy o emeryturach mundurowych nie mógł nie widzieć faktów, także tych faktów, które były przedstawione dzisiaj. A to takich, że pewna część, tego nie wiemy jaka, w ustawie w ogóle na ten temat nie ma mowy, kiedy i na jakich warunkach funkcjonariusz służby celnej jest funkcjonariuszem, który wykonuje funkcje policyjne. Można powiedzieć, że jest to no, pewna wada legislacyjna tej ustawy. Także dlatego, że nasza rozprawa i ogłoszenie wyroku są transmitowane w internecie, pozwolę sobie przeczytać te przepisy, co do których Trybunał orzekł, że są niezgodne z artykułem 32, przyjmując, że te funkcje, które wykonują ci funkcjonariusze, te zadania, o których tu mowa, przypominają i to w sposób konstytucyjnie istotny zadania policji. Naturalnie, kiedy mówimy o zadaniach Straży Granicznej czy zadaniach Agencji Wywiadu, to nie ma żadnego porównania między służbą celną a tymi formacjami, bo to nie są formacje czysto policyjne, takie, które da się porównać właśnie z policją. Mają inne funkcje w naszym państwie, co ustawodawca może, o ile uważa za stosowne, wziąć pod uwagę. W tym przypadku mowa jest o tym, że w artykule 2 ustęp 1 do zadań służby celnej należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności i w tym zakresie objętym treścią sentencji wyroku Trybunału czytamy w punkcie 4 rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu
ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje chemiczne i ich mieszaniny, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym. Punkt piąty. Rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 1999 roku Kodeks Karny Skarbowy. I punkt szósty, najbardziej obszerny. Rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko, podpunkt A, zdrowiu określonych w artykułach 55, 57, 61, 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, podpunkt B, dobrą kultury określonych w artykule 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i artykule 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach, podpunkt C, prawom własności intelektualnej określonych w artykułach od 116 do 118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w artykule 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej, podpunkt D, przyrodzie określonych w artykule 127 punkt 2 litera F w zakresie określonym w artykułach 51 ustęp 1 punkt 6 i artykule 52 ustęp 1 punkt 10 oraz określonych w artykułach 128 i 131 punkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, podpunkt E, środowisku określonych w artykułach 183 paragraf 2, 4, 5 i 6 w przypadku czynów, o których mowa w artykule 183 paragraf 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny oraz przeciwko wymiarowi sprawiedliwości określonych w artykule 244 Kodeksu Karnego w zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych. I w końcu podpunktu F, ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym określonym w artykule 33 ustęp 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez służbę celną. Większość tych zadań wykonuje oczywiście policja, służba celna może to czynić tylko w pewnym pomocniczym wobec policji zakresie, ale to nie znaczy, że inicjując postępowania w tym zakresie, zresztą przepis też do końca jest niejasny, bo to ściganie ich sprawców odnosi się tylko do punktu szóstego, a nie do punktu czwartego i piątego, ale po pierwsze określenie, kiedy i jakie grupy funkcjonariuszy służby celnej będą podlegały tym przepisom, a zatem również powinny być wprowadzone do ustawy o emeryturach mundurowych, to jest zadanie ustawodawcy. Jak te grupy precyzyjnie wyznaczyć oraz o jakie dokładnie zadania tu chodzi. Jeszcze myślę, że trzeba, ponieważ Trybunał uznaje, że w tym zakresie ci funkcjonariusze, którzy w sposób systematyczny i stały, a nie w ciągu jednego dnia dostają jakieś polecenie wykonania jakiegoś zadania tylko w zakresie jednego z tych zadań, o których mowa w
w tej ustawie, że będą mogli oczekiwać, iż przysługują im uprawnienia emerytalne, te uprzywilejowane. Ustawodawca musi być tutaj precyzyjny i miejmy nadzieję, silną nadzieję, że tak będzie. Jest to, są to zadania, które są kompatybilne z zadaniami policji, o których mowa w artykule 1, ustęp 1 ustawy o policji z 6 kwietnia 1990 roku. Nie będę czytał oczywiście tego przepisu obszernego, ale dwa pierwsze ustępy wyraźnie określają w tym zakresie dominującą pozycję Policji Państwowej, a wszystkie inne służby w tym zakresie przestępstw, które, o których mowa także w artykule 2 ustęp 1 punkt od 4 do 6 ustawy o służbie celnej. Te zadania mają charakter pomocniczy, inicjujący, co wynika z natury rzeczy. Policja prowadzi pod nadzorem prokuratora śledztwa. Do podstawowych zadań policji należą ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra w punkcie 1 i w punkcie 2, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w ośrodkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania od 25 lat. Te przepisy, można powiedzieć, zostały zapisane w sposób maksymalnie optymalny, bo nie były zmieniane, znaczy dobrze służą skutecznemu ściganiu przestępczości w naszym kraju. Ale skoro pojawiło się zadanie nałożone na pewnych funkcjonariuszy, których to jest kwestia do doprecyzowania w ustawie, która będzie efektem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, pojawiło się zadanie nałożone na część funkcjonariuszy służby celnej, to trzeba z tego wyciągnąć także wnioski konstytucyjne i w tym zakresie, ponieważ ci funkcjonariusze wykonują zadania podobne do zadań funkcjonariuszy policji, zatem mają prawo oczekiwać, że ustawodawca obejmie ich treścią artykułu 1 ustawy o emeryturach mundurowych. Trybunał umorzył postępowanie, jeżeli chodzi o kontrolę całej ustawy o służbie celnej, w kontekście, w którym jest mowa we wnioskach, chodzi o te przepisy, których zdaniem wnioskodawców ustawa o służbie celnej nie zawiera, a które powinny prowadzić z kolei służbę celną do tych zawodów, które korzystają z przepisów ustawy o emeryturach pomostowych z 2008 roku. Trybunał chętnie by dokonał kontroli konstytucyjności tych przepisów, ale wnioski nie zostały wystarczająco, według standardu, który wymagamy, uzasadnione, stąd konieczność umorzenia postępowania na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przepisanym. Na tym zamykam posiedzenie. Dziękuję Państwu.